teraz teatrzyk biograficzny Bobo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii Bobo. Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixela, to jest takie, nie wiem, podsumowanie? No powiedzmy, że podsumowanie. Sonic Month, które no, odbywało się w listopadzie. Przez cały miesiąc był sam Sonic i byłem bardzo zdziwiony odbiorem tego. Wydawało mi się, że większość ludzi nie będzie zadowolona, że będzie mnie prosiła o to, żebym jednak nie robił tego. I jak się okazuje, było wręcz przeciwnie. Bardzo wam się, mówię, że spodobały odcinki Sonic Month, przeglądy fangier, jakieś moje top 10 i na pewno będzie tego więcej, tak samo jak pogadanki to już zupełnie były. Znaczy pogadanki właściwie były tylko chyba w sumie tak naprawdę dwie. Ale dobra, nieważne. To już na pewno będzie więcej tych materiałów, które nie zdążyłem po prostu zrobić, znaleźć dodatkowo w Sonic Month. Czyli na przykład teorie fanowskie, które bym omawiał. Nie mogłem po prostu znaleźć jakiejś dobrej teorii. Tak się troszkę usprawiedliwia. I co dalej, pewnie się zastanawiacie. Nie będę robił żadnej... żadnego czegoś w stylu ankiety, czy mam tak dalej robić, czy nie. Otóż wracamy możliwe do trochę tak do starego stylu przed Sonic Month, ale będzie więcej Sonica. Będzie zdecydowanie dużo więcej Sonica, będą się częściej materiały z Sonica pojawiały, ale też normalne let's play będą się pojawiały, czyli no już w tym albo przyszłym tygodniu będzie Secret Agent Clank, już będziemy kontynuować agenta Clanka. Bugs Bunny, Lost in Time, Anti-Chamber trzeba będzie dokończyć. Co tam jeszcze miałem, bo już trochę zapomniałem. Tak leciutko bym mógł powiedzieć. Co ja tam jeszcze miałem? Spyro 3, które wreszcie się muszę za tym zabrać. Super Mario 64, to jeszcze nie wiem co z tym będzie, ale dobra. Coś tu jeszcze? Undertale. I to chyba byłoby na tyle. Tych let's playów. Tak, no to zamiast Mario 64, bo jak mówiłem kiedyś tam, że kontroler się zepsuł, a emulator świruje, to jak na razie wstrzymam i po prostu podejmę decyzję i prawdopodobnie będzie jakiś inny let's play poza tym. Jeszcze nie wiem, ale podejmę jakąś tam decyzję. To chyba, powiedzmy, że na tyle będzie. Chyba wszystko wyjaśniłem, powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. To na pewno chyba tak. Więc fangry nadal będą pokazywane. Jakieś tam pogadanki będą. I dużo Sonika po prostu, ale i też normalnych gier, które póki co nagrywałem, więc no po prostu powiem to co zwykle. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, mam nadzieję, że nie wiem, będziecie lubili ten taki trochę lepszy styl kanału jak dla mnie. No i na razie cześć, pa pa!